dziś i jutro, czyli we wtorek i w środę 22 i 23 października w godzinach 10-16 w Toyocie Parku mamy okazję zobaczyć na żywo, jak wyglądają te różne wymiary dostępności. Kilkudziesięciu wystawców z całej Polski pokazuje, że dostępność to nie tylko to, co często z dostępnością kojarzymy. Windy, toalety, podjazdy. Że to są również dostępne sprzęty, że to są również, chociażby tak jak tutaj przed nami, dostępna riksza do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Sprzęt do komunikacji, sprzęt do wspomagania słyszenia, sprzęty wykorzystujące nowoczesne technologie, roboty, robotyczne psy. To wszystko mamy okazję tutaj zobaczyć, dotknąć i często zrozumieć, co to jest bariera i jak ją rozwiązać w postaci danej postaci danego sprzętu. Te wymiary dostępności, które tutaj pokazujemy, od sprzętów wielometrowych, czyli chociażby tej dostępnej łodzi, która stoi przed halą, do mikrorozwiązań w postaci lup elektronicznych i aparatów słuchowych, no, pokazują, że takie sprzęty są potrzebne. Tu można dotknąć, zobaczyć, co jest nowego i co tak naprawdę można wykorzystać w takim codziennym funkcjonowaniu. Jesteśmy na targach dostępności z trzema produktami. Z platformą targów wirtualnych WebExpo, systemem informacji i audioprzewodnikiem Poznaj Historię i ostatnim naszym produktem, systemem informacji wewnątrz obiektów pod nazwą Orientuj się. Trzecie targi dostępności to nie tylko wystawcy oraz technologia, ale to również spotkania z prelegentami. Między innymi panią Agatę Gawską, ekspertkę od spraw dostępności, ale także aktywistkę na rzecz równości. Od 25 lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Katarzynę Dienst, ekspertkę od spraw dostępności, socjolożkę. Mamy także doktora Marcina Gałkowskiego z Politechniki Opolskiej, Agnieszkę Kosowską, prezeskę Fundacji Free oraz Bartka Berezowskiego z Fundacji Gecko. Wszyscy ci prelegenci przybliżą nam wiedzę o dostępności architektonicznej zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i w budynkach. Konferencja Dostępność w przestrzeni miejskiej, dostępność architektoniczna poświęcona jest właśnie dostępności architektonicznej. Temu, jak ją postrzegamy, jak ją rozumiemy, czym jest ta dostępność dla nas ludzi, czy co są tylko martwe przepisy, które należy realizować, bo ktoś sobie taki paragraf wymyślił, czy raczej podchodzimy do tego, że jest to prawo człowieka, prawo do dostępności i że też my jesteśmy osobami, które się starzeją i że zdrowie nie jest nam dane raz na zawsze i tak naprawdę myślenie o dostępności to jest myślenie o tworzeniu świata dla każdego z nas. W mojej ocenie temat jakby dostępności i realizacja działań w tym obszarze to jest pewnego rodzaju proces. Natomiast, żeby faktycznie on był realizowany tak, jak należy, w mojej ocenie powinien być czyty na miarę. Czyli po pierwsze rozpoznanie potrzeb, zorientowanie się, co w danej materii jest do zrobienia. I zdajemy sobie sprawę z tego, że każde miasto stoi przed takim wyzwaniem, żeby uporządkować tą przestrzeń miejską, jeżeli mówimy oczywiście o dostępności w tym obszarze architektury. Oczywiście to nie tylko i wyłącznie jedyne zagadnienie, jeżeli poruszamy ten temat, ale oczywiście przede wszystkim budowanie jakby wiedzy, świadomości, co należy poprawić, czym się zająć w pierwszej kolejności, z tego tytułu, że chyba tutaj nie trzeba odkrywać żadnej Ameryki każdemu gospodarzowi miasta, a w tym przypadku prezydentowi Opola jak najbardziej zależy, żeby każdy w mieście naszym czuł się dobrze. A gdybyśmy mieli tak definiować dostępność, dostępność właśnie jest takim słowem kluczem, które powoduje, że każdy może jakby funkcjonować w tej przestrzeni bez żadnych ograniczeń.